To są takie czasami krótkie, dwulinijkowe albo pięciolinijkowe wiersze. Nie powiem wierszyki, bo to nie są wierszyki, to są gotowe rzeczy. Ostatnio ale... limeryki, a limeryki mają pięć. Właśnie, ale a, tak. To tu, ale pamiętam też takie spotkanie gdzieś, na którym byłem. Nie poznaliśmy się wtedy bliżej. Ale pamiętasz, że byłem i wtedy też zaimprowizowałaś coś takiego, odpowiadasz. Dzisiaj też siedziałaś przy stole i odpowiedziałaś jakimś nowym wierszem. O czym nie wiem. Tak. A to znaczy, że to jest taki sposób bycia twój? Tak. Taki, no niektórzy mówią, że piszę wierszowane maile. Nie wiem, po prostu piszę. Bo to są nie tylko metafory, czy nie tylko odpowiedzi na sytuacje, czy repliki w rozmowie, również takie wpadające jakby z boku jakieś refleksje, które są pandan do tego, co się dzieje, ale jednak to nie są repliki, to nie są odpowiedzi, to jest jakieś goniące cię myśli. To jest pociąg taki. Mhm. Aha. I czy zapisujesz to wszystko, czy też to ulatuje, znika? Nie, znaczy maile niektóre przechowuję, mam takie... No maile to można uchwycić, tak? Ale maile to są też wszystko taka moja twórczość w ogóle, ale nie tylko, niektóre tylko przechowuję, ponieważ wszystkiego nie byłabym w stanie ocalić. Tak naprawdę, rzeczywiście cały czas myślę poetycko i myślę rymami i rytmem, to jest takie dziwne, to ponoć jest psychiatryczne, że wszystko mi się rymuje. Bo ja tu mam tomik wydany w zeszłym roku pod tytułem Echolalie. Bardzo ciekawy, dlatego że on mi nie bardzo pasuje do twojej sylwetki, tej, którą znam. Właśnie tej takiej absolutnie naturalnie żyjącej poetki, która bez przerwy poetką. Nie może przestać ani na moment i tak dalej. Nagle tu trafia się coś takiego, co jest ciągiem, który mi przypomina coś. Przypomina mi barok. A ściśle mówiąc, księdza Bakę. Zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? Nie. Bo to nie tylko ja tak odbieram ten tak, ton. Słyszałam, tak, miałam takie głosy. Ja piszę, ja mam czystą kartę. Ja w ogóle nie ma nic we mnie, ani pamięci, ani świadomości, że ktokolwiek coś napisał. Także to wszystko jest bardzo moje, całkowicie moje. A te echa, to się nie wiem skąd biorą, właśnie księdza Baki i inne. Bo proszę. Upiłam się samotnością, runa jak tyka przepita w niemyte kopyto. Samiec świtu pyta o myto, chatę gątem krytą. Ryba deszczu ogonem w oczy mroczy nie uskoczysz. I to jest tak, te rymy nawet są takie, ktoś by powiedział, że częstochowskie, ale one są zaskakujące po prostu. I może dlatego niektórym przychodzi taki epitet na myśl, bo nie są to te rymy częstochowskie. Absolutnie naturalne. Ale zarazem intelektualne. Myślisz, że intelektualne? Tak, ale to jest intelekt, który w sposób naturalny się objawia. Intuicyjny taki. Ale czy to są zapisy jakichś myśli, jakichś koncepcji, czy też może bardziej powierzchownie należałoby język ten twój traktować? Absolutnie nie. To są maile, ale one są punktem wyjścia te osoby, do których piszę. Idę zupełnie o wiele dalej. Mówię wszystko, co widzę, co czuję, co myślę. Cały czas odjeżdżam, takie moje dedykacje. Cały czas są odjazdem, są moje, jakby tylko dla mnie. Są często bardzo niezrozumiałe dla innych osób w ogóle. Dobrze, są takie hermetyczne, zamknięte. Przeczytaj kawałek. Może zróbmy tak. Tu mamy... tę książkę, o której będę jeszcze mówił, Oto stoję w deszczu ciała, która jest zapisem no niezwykłym. Maria Jentes o tym napisała najlepiej, ale i Józef Fer też to bardzo dobrze scharakteryzował. To jest taki zapis, dziennik, jakiego poza kimś, kto był w psychiatryku, tak to nazwijmy, to chyba lepsze niż szpital psychiatryczny, prawda? Psychiatryk, bardzo dobre określenie w tym wypadku. I to jest zapis, który jeszcze głębiej sięga w duszę obecnego tam człowieka, czyli siebie samego, niż na przykład widzimy to u Krzysztonia w Obłędzie. Czy u innych, którzy pisali pamiętniki, wspomnienia, na przykład pamiętnik
powstania warszawskiego, białoruskiego, jeszcze głębiej to idzie, jeszcze głębiej siedzi w tobie. To jest bardzo właściwie autentyczne. To jest poemat, prawda? Mimo, że prozę napisałem. Tak, to jest bardzo autentyczne. Ja po prostu zjechałam na teren tego naszego szpitala, w Lublinie Abramowice się nazywa. Siadłam na tej ławce, która miała jeden cały, chyba drugi złamany szczebel i to wszystko. I siedziałam 5 dni. Jednej pierwszej nocy się do akademika wróciłam, bo byłam po pierwszy roku studiów. A inne nocy siedziałam tam, chłopcy mi jabłka, gruszki donosili, że mnie umarła. I 5 dnia okazało się, że jeden z nich zgodził mi się pomóc dostać do szpitala, więc mnie otruć w jakiś sposób. Więc podała mi tam jest cały opis, jak rozmawiamy, wszystko, jak mnie truje, jak mi podaje tabletki, jak się czuję. No jest później, są te gwiazdki, gdzie już jestem w szpitalu, same dialogi, tylko co mówią wszyscy, ja chodzę i notuję. I tam tylko jakieś fragmenty są takie malutkie, gdzie pisze, że Białowieś wiernie, że kraczą wrony, że drzewa granatowe, groszek różowieje. I jest to depresja bardzo głęboko opisana. W zasadzie taka, że ja jakbym nie żyła, tylko świat zewnątrz istnieje, w ogóle jest. To jest pierwsza połowa. A tu się spóźni. Ten, który wybrał. To jest później, już nie jest ze szpitala, bo mogę, ale nie wiem, nie mogę chyba tego wszystkiego, co bym chciała przeczytać. Jedną psychoterapię nawet chciałabym przeczytać, jest absurdalna, ale do końca pisałam ją i na koniec doktor pytał, co wszyscy czuli, jak słyszeli to, co pani Eda notowała. To po prostu jest piękne. Tak jak była psychoterapeutką wraz z psychiatrą. Biały bez więdnie szybko, w upalnej wodzie szuka cienia. Gdy będziesz kroił chleb, przypomnij, że gdzieś za ustawicznym spadaniem jest dno półkoliste, szklane. Tam siedzi dziewczyna z palcem w ustach, jest umysłowo chora i chłopiec nie przesunie jej witką po karku. Jabłka w miłosnym spadaniu nie zbiegną bosych stóp. Jeśli nawet lekarze orzekną, sąd z gałązką południowego wiatru, że jej choroba białym wymysłem zaufa sokom szczerniałego wiatru, nie ludziom. Ta dziewczyna nocą wstępuje w moją srebrną obrączkę i każe dniom zapłakanym ślubować nieobecność. Mam 20 lat. Moje ręce łagodne, moje przebudzenie schizofrenicznego losu. Życie boli w czerwonym trolejbusie. Jabłko straciło dźwięk, barwę, światło. Jakość, ilość, miłość, wartość to pani doktor zła choroba. Puste wodzenie atramentem, próżne czuwanie nad wygasłym źródłem życia w nieskończonej głowie. Tyle chciałam powiedzieć, pani doktor, ogłupiałam ścianą. Do widzenia, ja zamknę drzwi, ja się zapłaczę. Pójdę oczami lizać światło. Tak, no, przejmujące niesłychane. To trzeba jeszcze, proszę państwa, przeczytać samemu w cichości, a czasami powtórzyć pewne rzeczy, bo niektóre skojarzenia umykają. To dopiero się odtwarzają, kiedy zaczynamy oglądać. Tak jak niektóre filmy trzeba obejrzeć 2-3 razy, żeby zobaczyć wszystko. A tu mam taki tomik, którego z tego co wiem nie bardzo lubisz, czy cenisz, czy nie, wierszownik. Wierszownik, przypomnę, to było takie urządzenie w czasach, kiedy składało się literka po literce ze czcionek jeszcze w drukarni Gutenberga. I ten wierszownik u ciebie też to jest coś takiego, że jak nanizane na tę płytkę, która ma jeszcze taki docisk, żeby to dopiąć jakimś jakąś sprężynką, elementem. Ja to przeczytam. Mimo mogę twojego... powiedzieć? To są wierszyki, to pisane dla mojego synka, który miał wtedy 8 lat, 9. Ona to nazywa wierszykami, ale... A tam są rysunki mojego synka w tej książce. Tak, ale to są takie wierszyki. Trochę duży chłopiec chce mnie mieć. Ja jestem w sieć złapana, rana jak rana boli, nadzwyczajnie życie. To takie notatki. Jeśli chcesz poigrać z futrzakiem śniegu, ucz się dobrych obyczajów, mały przyjacielu. No i widać, że dla dziecka. I życie dziecięce. Nie dopowiadaj, nie. Nawet we śnie do mnie krzyczysz. Chyba wezmę, pójdę w styczeń. Albo inna. Jestem mamą maksymalnie nadmuchaną, która dziecku daje wszystko prócz uśmiechu. A jeszcze tu są ważne rzeczy, na które właśnie Ferenc zwraca uwagę. Każdy ma swój podpis, datę. Lublin, 4 marca roku pańskiego 2006.
bo tam na przykład imieniny świętej takiej i takiej.